to właśnie jest szczególnie na przypadki takich zagrożeń blackoutami. Cały system regulacji napięcia, więc kompensacja mocy biernej, to są te elementy, które taka elektrownia no, jest w stanie spełnić i to jest bardzo pożądane. Jeżeli podsumować te wszystkie kwestie dotyczące różnicy w cenie zakupu energii w nocy i sprzedaży w szczycie, no, w 2002 roku to była relacja 90 zł do 140, prawda? Dzisiaj te relacje troszkę są inne i myślę, że są korzystniejsze. Pracujemy dzisiaj nad tym, zbieramy znowuż dane, bo nasz inwestor strategiczny sam teraz też zrobi tą analizę ekonomiczno-finansową projektu. Analizujemy również te wszystkie kwestie związane z opłatami za usługi systemowe. One w ostatnich 4 latach, to się zmieniło dosyć mocno w polskiej elektroenergetyce, nowe zasady. W każdym razie w 2002 roku ten projekt oszacowany, rentowność była na poziomie 12%, tak, IRR, i no, nie było to jeszcze zadowalające, żeby podjąć no, decyzję o wznowieniu. Ale myślę, że z roku na rok sytuacja na rynkach energetycznych, elektroenergetycznych się zmienia na korzyść tego typu źródeł. Jeżeli weźmiemy jeszcze właśnie te kwestie, o których mówiłem, wiatrówki, potrzeba wiatrówek, energia atomowa, więc ta elektrownia powinna w moim rozumieniu jednak być uruchomiona, to znaczy uruchomiona realizacja. Kwestia tylko kiedy. Znaczy jednym z ważnych elementów jest kwestia budowy linii wysokiego napięcia. Ten odcinek Dobrzyń-Świebodzice, były dwa warianty przygotowane. Budowy 400 kV. Jeden z nich miał przebiegać przez Ząbkowice Śląskie, do której właśnie ta linia z Młotów ma być podłączona. Natomiast nie wiem, jakie są ostateczne decyzje, który wariant został wybrany przez PSE operator. Gdyby był wariant ten przez Ząbkowice Śląskie, to myślę, że to by był dość mocny sygnał dla inwestora EDF, pewnie wspólnie razem z PSE operator, ten projekt mógłby szybciej ruszyć. Jeżeli ta linia pójdzie tutaj na południe Wrocławia, no to troszkę może znowuż opóźnić. Może daję inne pytanie, bo normalnie generator stoi, prawda? I jest potrzeba włączyć, ile to czasu, żeby się otwiera te żaluzje z wodą, ona leci w dół, że pełną moc się uzyskuje? Pełną moc uzyskuje się w koło minuty. Koło minuty, ale z postoju, gdy stoi. Natomiast jest możliwość, że te turbiny mogą się kręcić. Tak. Teraz jest krócej, tak. No, ale w każdym razie nie ma takiej możliwości. Ale na czym? Na takich? No być może, że ja mam te informacje z tego projektu, który był opracowywany tam. Nie. To są minuty. Do tej pory założenia były 20% własnych, a 80% kredyt. Takie techniczne. Jaka jest sprawność techniczna? To znaczy, ile tracimy prądu na wpompowaniu do góry? I drugie pytanie takie, a jakbyśmy na przykład w nocy brali prąd z zagranicy, a sprzedawali w dzień w Polsce, to po ilu latach to by się zwróciło? Na to pierwsze pytanie ja na tym slajdzie pokazałem, że moc pompowania to jest 810 MW, a moc generowania to jest 750 MW, więc ta różnica między tymi pokazuje panu sprawność. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, znaczy myślę, że ono wynika wprost z tego, co mówiłem, że IRR został oszacowany w 2002 roku gdzieś na 12%. To nie jest dużo, więc ten czas zwrotu dla takiej elektrowni, no to jest, myślę, nie pamiętam tej chwili, ale to jest ponad 10 lat na pewno. Nie mam już pytań, dyskusja. Chciałem się teraz prosić pana Brzozowskiego, koordynatora Dolnośląskiego Gazu Energii Odnawialnej. Mam trudne zadanie, bo większość jest sceptyczna wobec energii odnawialnej.
Ale myślę, że też sceptyczna wobec klastrów, także podwójnie trudne zadanie. No tak, bo jedno i drugie obrosło już znaczeniami, kontekstami i jedno i drugie stanowi już w tej chwili problem. To jest troszkę tak jak z innowacją powtarzaną wielokrotnie, setki razy, tysiące razy na samym końcu. Tak niewiele z tego zostało, zostało to pojęcie zurzędniczone. To samo nam grozi, jeśli chodzi o właśnie odnawialne źródła energii, ale to samo nam też grozi, jeśli chodzi o to urzędnicze podejście do budowania klastrów. Dolnośląski klaster energii odnawialnej, może słowo na ten temat, to jest dosyć młode przedsięwzięcie. Funkcjonuje od 1 marca zeszłego roku, więc to jest w tej chwili około 1,5 roku. Ale wygląda to jednak tak, że zaczęło się od grupy 5-8 firm. W tej chwili mamy 42 podmioty po 1,5 roku. Jest coś, co powoduje, że ci ludzie chcą współpracować. Te firmy, a nie są to tylko firmy. No, jest po prostu tak, że czasem są rzeczy, których pojedynczo nie da się zrobić. To w energetyce, zdaje się, nie jest obce pojęcie. Klaster to 32 firmy. W tej chwili to pewnie nikogo tutaj jakby nie zaszokuje, ale to jest obrót około 1,3 mld rocznie zsumowany. Ponad 1300 osób zatrudnionych. Jakiś to jest potencjał i może nie byłby on wielki, gdybyśmy mówili o firmach dużych, ale w klastrze dominują firmy małe i średnie. Oczywiście są firmy większe, takie jak spółka giełdowa Elektrotim, jak Rehau, to są firmy, jedna dolnośląska, druga międzynarodowa. Jest grupa 6 przedsiębiorstw ciepłowniczych z Dolnego Śląska, ale tak jak powiedziałem, dominują firmy małe i średnie, firmy projektowo-usługowo-wykonawcze, zajmujące się różnymi technologiami opartymi na odnawialnych źródłach energii, ale też i na związanymi z efektywnością energetyczną, czyli pracującymi na tym, żeby oszczędzać koszty. To jest generalnie przedsięwzięcie, które rozpoczęło się od wspólnych działań promocyjnych, czyli to, co grupa takich firm jak te w klastrze mogą robić wspólnie, to jest wspólna promocja i wspólne budowanie swoich rynków. I od tego etapu, a przypominam, że to jest tylko 1,5 roku, klaster przeszedł już do działań twardych. Innymi słowy, w tej chwili będzie realizowany projekt Dolnośląskiego Centrum Technologii Energetycznych. Taki projekt będzie w Świdnicy realizowany właśnie we współudziale klastra. Działanie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych, z innowacyjnej gospodarki. Taka wiadomość się pojawiła bardzo świeżo. Będzie dosyć duży projekt, którego celem jest no, właśnie takie trochę odtajemniczenie dla wielu odbiorców tego, czym są odnawialne źródła energii w działaniu. Innymi słowy, na obiekcie, konkretnym obiekcie usługowym o powierzchni ponad 800 m2 szereg różnych typów odnawialnych źródeł energii zostanie wykorzystanych zarówno do zasilania obiektu, ale też do konfigurowania w różne układy energetyczne, no bo obiekt pełni funkcję usługową dla klastra, więc to, jakie rozwiązania projektują firmy należące do klastra, no będzie oparte na tym, jak poszczególne opcje energetyczne w ramach obiektu będą konfigurowane pod kątem konkretnych projektów realizowanych dla odbiorców końcowych. A więc taka funkcja z jednej strony badawczo-rozwojowa, bo ileś tych urządzeń, instalacji będzie działało rzeczywiście na obiekcie, będzie można je sprawdzić, dotknąć, zobaczyć, jaka jest istotnie sprawność tych urządzeń, a nie tylko słuchać często bajkowych opowieści przedstawicieli handlowych, producentów, ale zobaczyć je też te różne typy instalacji energii odnawialnej działających w systemie. W systemie jednego obiektu, konfigurowane, jak powiedziałem, w różnych opcjach. Sprawdzić, zobaczyć, jakie są dane w tym konkretnym miejscu, w tych warunkach klimatycznych, w takiej lokalizacji, przy takiej...